tam, dzień dobry i serwus. To Wojta szuka żony. Program Witolda Śruty. Co ma jaja jak grejpfruty? No i doczekaliśmy się. Odcinek finałowy. Trzech finalistów, trzech przystojniaków. Cecho ja bym nie dał, żeby być na miejscu któregoś z nich. Pewnie, że się spodziewałem, że wejdę do finału. Powiem więcej, zdziwię się jak nie wygram. Aha, korzystając z okazji chciałbym donieść, że Wojta... Sorry, chciałem mocniej. No i tak się zastanawiam, jak są te kury konfidentki, czy jakoś podobnie do nioski, czy nioski, to czy one też tak kapują jak rudy? Co jest kurwa, raz, dwa, trzy. No najlepiej jakby była jakaś konkurencja siłowa, tym z tymi frejerami wygrał z palcem w dupie. Na przykład taka konkurencja palec w dupie. Tylko siłowa. A oto Marysia, to ona jest główną wygraną w programie. No całe szczęście, to już ostatni odcinek, bo brzuch zaczyna widać i zaraz by się wydało. Przechodzimy do pierwszej i równocześnie ostatniej konkurencji. Walki kogutów. Każdy zawodnik otrzymał ptaka, którego wcześniej wykarmił, wytrenował i przeszkolił do zabijania. Zasady są proste. Na 3-4 zawodnicy rzucają swojego zawodnika na ring. Kto wyjdzie z potyczki żywy, wygrywa nie tylko życie, ale i konkurencję. Wprawdzie wyszkoliłem cię na łazarskiego wojownika, ale nie zaszkodzi trochę cię podrasować. Chińska metoda od Spacona zrobi z ciebie prawdziwego skurwysyna. Uwaga, 3-4! No i zdech, Rudy przegrywa konkurencję. Kurczę, no! W grze ciągle pozostają koguty Wojtasa i Cieślaka. To była ostatnia konkurencja. Czas na wyłonienie zwycięzcy. Zawodników proszę o ustawienie się na kupce gnoju, a ja tymczasem przeczytam wyniki. Po podliczeniu punktów z wszystkich konkurencji, trzecie miejsce zajmuje... Cieślak! I zajebiście, tylko frajerzy się żenią, a ożenić się z wieśniarą to trzeba być turbofrajerem! Nara, lamusy. Uwaga, uwaga! Zwycięzcą pierwszej edycji Wojtas szuka żony zostaje, jak już się można było domyślić po tytule... Wojtas! O nie! A zresztą wszystko jedno, kto będzie alimenty płacił. Zwycięstwo! O nie, tak się bawić nie będziemy. Zgłaszam do pokładu! Halo, policja? HWDP konfidentom! To co, już mogę ją puknąć? Nie bądź taki hop-siup! Najpierw ślub! Bez papieru to wiesz, mogę najwyżej obciągnąć. Czy ktoś tu mówił o ślubie? Zebraliśmy się tutaj, aby połączyć świętym węzłem małżeńskim Wojtasa Puczyka i Mariannę Sławojkę. Jeżeli ktoś zna powód, dla którego ci dwoje nie mogą się pobrać, niech przemówi teraz, albo zamilknie na wieki. My znamy 380 powodów! Wojtas, skakuj do Ursusa, zanim będzie za późno! Nigdy w życiu! Co, zazdrościsz, że będę pukał za darmo? Ona jest w ciąży! A to jest ojciec szczeniaka! Ta. No co? Każdy się mógł pomylić? Ciemno było. Zresztą nic mi nie udowodnicie. Jason, gaz do dechy! Prędzej wstąpię do policji, niż będę wychowywał cudzego bachora!